całkiem. I teraz odnośnie tego właśnie podbiegunowego koła. Jak na tym filmie jest pokazane, to ta kamera o 24 celuje prosto w słońce. Tak mówię, to jest tylko tak orientacyjnie, każdy sobie może to w domu sam sprawdzić. Nie ma problemu. No i teraz ta kamera właśnie na tym filmie nie podnosi się, ona nie wędruje za słońcem góra-dół, tylko cały czas jest na tej samej wysokości i horyzont w trakcie jej obrotu, wykonywania tego obrotu nie zmienia się. Czyli znaczy się, że jest na tej samej wysokości cały czas wcelowany w horyzont. I teraz ja robiąc to samo, bo przecież wiadomo, że Ziemia się obraca, ja utrzymuję cały czas tą pozycję tej kamery, żeby ona była równolegle do płaszczyzny, a tym samym celowała prosto w horyzont. No i jak widać, ta prosta biegnąca z obiektywu kamery, z jej środka, nie celuje w słońce, tylko pod pewnym kątem w płaszczyznę orbity. Chcąc wycelować w słońce, to ja tą kamerę muszę dźwignąć do góry. Jeżeli ja ją dźwignę do góry, to tym sposobem ucieknę z nad horyzontu. No tak to właśnie jest. Tutaj przecież na tym to wszystko polega, tak? Dzięki temu mamy właśnie te pory roku, jak nauka mówi, bo zmienia się wysokość padania promieni w stosunku pomiędzy czerwcem a grudniem. Właśnie z tego powodu, że w grudniu jesteśmy po tej stronie, a więc wyżej i promienie padają pod dużo mniejszym kątem, tak? Gdzieś pomiędzy 20-23 stopnia, gdzieś tak, mi z tego tu wychodzi. I tak to nauka właśnie tłumaczy, że z powodu właśnie małego kąta mamy niskie temperatury na półkuli północnej, mamy zimę. A latem z kolei jest sytuacja odwrotna, bo słońce jest wysoko, 75-8 stopni gdzieś, osiąga w swoim najwyższym położeniu na mojej szerokości, czyli na tym 50 moim stopniu. No i mamy lato, tak? A z kołem podbiegunowym już jest inna historia, bo stojąc na kole podbiegunowym, czyli na tym 66 stopniu, jesteśmy pionowo, czyli prostopadle do płaszczyzny orbity okołosłonecznej. I chcąc celować prosto w Słońce, musimy mieć kąt 90 stopni i tej kamery też. Jeżeli dźwigniemy tą kamerę, uciekniemy trochę do góry, to z powodu tych odległości, to wystarczy tylko kilka stopni, żeby nam Słońce właśnie uciekło z obiektywu. A ono jest cały czas, czyli praktycznie tu musi być zachowany ten kąt 90 stopni plus minus kilka. I przecież właśnie widać to bardzo ładnie. Jeżeli nie będziemy kamerą obracać, tylko ona będzie w ten sposób ustawiona na sztywno i poddamy, i ona będzie tylko poddana samemu obrotowi Ziemi, no to widzimy, co się dzieje. A Słońce mamy tu, po tej stronie, tak? W tym miejscu. Więc chcąc sfilmować Słońce, które na tym kole podbiegunowym jest widoczne cały czas, no to kamera musi obracać się wokół własnej osi, tak jakby przeciwbieżnie do obrotu Ziemi. I w ten sposób właśnie ona
się zachowuje. No. To jest bardzo ładnie pokazane. Ktoś mówi, że ten model, ta skala jest zła. Nie, to nie jest skala zła, bo to jest ten sam efekt, tylko ktoś tutaj nie rozumie, co to znaczy linie proste w modelu. Jeżeli ja przystawię tą linijkę tutaj, to jest promień, czyli moja linia wzroku biegnąca z tej kamery. To jest dokładnie to samo. Jeżeli ja będę teraz miał to wszystko sztywne, to jest ten sam efekt. Ja muszę obracać tą kamerą w ten sposób i mamy to samo. Celujemy pod pewnym kątem w orbitę Ziemi, a nie w Słońce. Dobrze byłoby, gdyby ktoś taki sobie właśnie model zrobił i sam to się przekonał, że tak właśnie jest.